I jest bardzo ładny skok Adama Małysza. Troszkę zachwiane lądowanie, ale odległość 132,5 metra, a więc z czołowej dziesiątki tych, którzy w kwalifikacjach startować nie musieli, to jest na razie najlepsza odległość. No i proszę popatrzeć, tylko 1,7 punktu byłoby odjęte, a więc nota byłaby bardzo wysoka, a biorąc pod uwagę ten przelicznik obniżonej belki startowej,